Kurna, Atreus! Nie blokuj mi przejścia! Jit! Ta ściana, kiedy ją zniszczę, zaatakujemy. Jasne. Ready, set. Go! Napierdolamy! Gdzie są wszyscy? A ja jednak nie. Nie no, zaraz się tu zlecą. Jest skrzynia, z księżycem. Na dole. To pewnie ona. I zapewne pułapka. Idę tam. To na pewno zasadka. Tak. Dlatego w nią wejdziemy prosto w nią. Prawdziwi wojownicy nie boją się zasadzek. Trzeba podejść do tej walki jak Chuck Norris. To nie oni otaczają nas. To ja otaczam ich. I najważniejsze, to nie ja jestem tutaj zamknięty z nimi. To oni są tutaj zamknięci ze mną. No dawaj, teleporterze, chodź tu. Co się cykasz? Jit! Ostrożnie, bracie! Dostałeś wzrostem! O nie! Tylko nie to! Będę bezbronny! Tak jak oni! Chodź tu, kurwa, gnojo, nie strzelasz! Ojcze, z prawej! Ten Bifrost początkowy dawał się mechaniką, która... Boże, mi sporo napsuć krwi! Finalnie okazało się niczym takim! Może to choć trochę zaszkodzi siłom Odyna. Przynajmniej na jakiś czas. Asgard raczej nie narzeka na niedobór żołnierzy. Co prawda, leki wpierdol zgarnąłem, nie powiem, że nie, ale jakiś tragiczny debiut. Kończyłem znacznie w gorszych sytuacjach. Gotowi odłożyć księżyc na miejsce? Tak, to zdecydowanie brzmi dziwnie. Hej! Szybko! Uciekaj! Oczywiście, że tak. To chodź! Druga zasadka? Dobra, tego nic nie widziałem. No i czyja to wina? Spodziewaj się niespodziewanego, młody. Z czasem się wyrobisz. Znowu zwiała! Szybko! Musimy ją dogonić! Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Zwłaszcza z mechanikami wymagającymi ode mnie biegania dookoła. Tam! Zmierza w górę wodospadu! No ten się długo nie nawalczył! Nadal tam jest. Kolejna zasadzka? Serio? Do trzech razy sztuka! Nie są zbyt mądrzy. Ano, to też prawda. Wiesz, to co teraz robimy, to wszystko przebiega Wilki wróciły do Vanaheimu. My ratujemy księżyc. Tak. Pamiętam przepowiednie. I nie martwi cię to?
Jeśli robimy wszystko, co zostało przepowiedziane... Pamiętaj o naszej umowie. Przepowiednia nie definiuje naszych działań. No... Musimy pomóc przyjaciołom. To nasz obecny cel. Jeśli mam zdechnąć, to zdechnę. I żadna zabawa z duszami w nożach nie będzie mi w tym przeszkadzać. O rety, a to co? Wiwerna! Paskurna! Uważajcie! Kurwa, samo naprowadzające się ataki elektryczne? No tak się kurwa nie będę bawił. Dobra, suko. Teraz to mnie wkurzyłaś. Czyli Wiwerna idzie na pierwszy ogień. Nie zasługuje na to, by żyć. Get over here! No dobra, moja droga, przejdźmy teraz do rzeczy. Już bez swojego... Chciałem powiedzieć kundla, ale sobie bez swojego ptaszyska już nie jesteś taka twarda. Dobra, cofam, jednak trochę twarda jeszcze jest. A przynajmniej przez chwilę była. Ale zimna. Czy to... pochodzi z Helheimu? Heimdall zabrał ją, gdy uwalniałem Garma. Byłem tam, ale nie wiedziałem. A teraz starasz się naprawić błąd. Nie musisz czuć się winny. No cóż, nie oszukujemy się, Atreus ma trochę tu po tobie, stary. Tędy możemy wrócić do kryjówki. Będą nas ścigać. Zachowaj czujność. Ojcze, skąd w ogóle pewność, że mamy jakikolwiek wybór? Nie wolno nam teraz w to wątpić. A kto mówił o wątpieniu? Jak na razie robimy wszystko, co przewidzieli giganci. Sami wybieramy drogę. Nikt nas nie popycha. No niby tak, z drugiej strony, no skoro robimy dokładnie to, co było przewidziane. To trochę jak w sytuacji, kiedy masz ten wyjście ewakuacyjne i podczas jakiejś katastrofy, czy pożaru, czy czegoś innego uciekasz wyjściem ewakuacyjnym i myślisz sobie: nie biegnę tędy, dlatego że mi każą tędy biec. Biegnę, bo tak mi jest najwygodniej i tak jest wskazane. Co z tego, że dokładnie po to zostało to przewidziane? Ostrożnie, bracie! Dostałeś mi prostem! A co jeśli robiąc to wszystko, pakujemy się prosto w Ragnarok? Nie da się jakoś uniknąć przeznaczenia? Sprawić, żebyś... A jeśli nie uchronimy cię przed... Chcesz odwrócić się od wilków i tego świata? Pamiętaj o naszej umowie. Zresztą, młody, wiedz jedno. Jestem głównym bohaterem w tej grze, okej? Okay? Ja mam plot armor. Całkiem mądrze prawi. O ile Atreus przeżyje. Niech tak będzie. Plot armor to najpotężniejsza broń w każdym uniwersum. Albo przewóz.
Jakie ładne oczęta ma ten wilk. Takie fajne niebieskie. Tak jak w ich ołtarzu. Jeśli to zrobię... Los pęta tych, którzy mu pozwolą. Zrób to, co konieczne. Nie to, co zapisane. Just do it! Make your dream come true! Delta! Słuszny wybór. Mają dla nas dar. Coś, co pozwoli nam je wzywać. O! Wygląda jak grzechotka. Kurwa, chyba grzechotka, coś tam zagrzechotało. Chyba tam trzeba tego użyć. Może Freya będzie wiedzieć. Czyli mówiąc krótko, dały nam klucze do świtu i zmierzchu. To się nazywa mieć chody. Wracajmy do Hildi Sfiniego i wszystko mu powiedzmy, dobra? Tak. Chodźmy do obozu. Nie powinniśmy... Na początek uratować tych, którzy zostali porwani? Już nie tak ładnie. Ja kupiła skurkowańca. To nie był ten sam co wcześniej, prawda? Nie. Szybko wracają, ale nie aż tak. W Asgardzie. Jak wyglądała armia Odyna? Więc... Mało arbiowo. ...inherjerzy, z którymi walczyliśmy, już raz zginęli w walce. Kiedy ich zabijamy, budzą się znów w Walhalli. Nie giną naprawdę. Jeśli dojdzie do wojny, przydałaby nam się nieskończona armia poległych żołnierzy. Czyli armia Jotunheimu, jak odpowiedni. Nie dojdzie do tego. Aj, mam takie przypuszczenia, że dojdzie, stary. Prędzej czy później nas to, obstawiam, nie ominie. No oczywiście, że tak. Jak rzuca tym krokodylem na lewo i prawo. Dobra, jeden odhaczony. A drugi gdzie? Tu jest drugi. Ja!
no, ile tych ugryzień naraz? Ależ mu poderżą to gardło? Oh, widać lubią Ygros. Strasznie polubiłeś to słowo. Dobra, mocny runiczny atak. Deszdzit. Wygląda całkiem zacnie. Rzećko. No to pogadamy z Hildiswinim i co? Mieliśmy pomóc Freyi. Nim odejdziemy, musimy ocalić jej brata i elfa światła. No właśnie o tym mówiłem. Odyn nie przestanie szukać fragmentów maski. To już jego sprawa, nie nasza. Jasne, ale jeśli maska kryje wszystkie odpowiedzi... To będzie to miało swoją cenę. Wystrzegaj się skrótów, gdy szukasz wiedzy. Tak, ojcze. No, coś w tym jest. Poprzedni raz chciał pójść na skróty i stracił oko. No, ty cholerny chwaście. Wszystkie rośliny chcą nas zabić? Nie. Tylko te drapieżne. No to żeś pomógł, Mimir, naprawdę. Jest to druga roślina, jest kurwa drapieżna. Albo inaczej niebezpieczna. Ten pomarszczony pyszczek należy do Helki. To Bloodhundr, rasa ogarów, cenionych za wrodzony talent do tropienia. Polubisz ją. If you say so. To też jakaś zmieniona dziołcha, czy coś w tym stylu? Atreus, chowaj ją, żebyś przypadkiem kogoś nie postrzelił. Atreusie, to zaćmienie to wasza sprawka, prawda? Jep. Dobrze, że jesteście. Dzięki wam Bygwir zdołał się wymknąć. A twój brat? Wiemy, gdzie go przetrzymują. Bejla przygotowała już ładunki. Jeśli chcecie, możemy wyruszyć choćby teraz. Przydałaby mi się pomoc przemieńca. Idź z nim, Atreusie. Ja pomogę Freyi. Tak jest. Okej, okay, dobra. Buchnie po 30 sekundach. Wystarczy. Gdy zobaczysz sygnał, odliczaj. Chodź, Kratosie. Musimy ruszać. No to let's go! Bo rozumiem, że żaden poboczniak mi się tutaj nagle nie wyświetlił. O Jezus Maria, kawałek drogi jest, nie ma co. Wilki dały nam berło. Odpowiedzą, jeśli je wezwiemy. Dobrze. Znam skrót, którym za dnia dostaniemy się do świątyni Njorda. Einherjerzy trzymają Freyra w świątyni twojego ojca? Stała pusta, odkąd tylko pamiętam. Po drugiej stronie rzeki jest niebiański ołtarz. Według Bygwira, kiedyś służyły one do wzywania wilków. Teraz mamy odpowiednie berło. Jaki masz plan? Gdy dotrzemy do świątyni, wywołam eksplozję. Sygnał dla Bejli i Virgira do rozpoczęcia dywersji. Gniazdo ciemnych elfów. Miło chociaż raz nie być po tamtej stronie. Kiedy wszyscy odwrócą wzrok, ty i ja zaatakujemy główny oddział od tyłu. Atreus i Hildiswini wykorzystają zamieszanie i uwolnią twojego brata. Tak. Kiedy zobaczymy ich sygnał, spotkamy się nad rzeką i uciekniemy łodzią Freyra. A nie możemy się tam po prostu wpierdolić i wszystkich zabić? To brzmi jak plan, który Kratos byłby w stanie chętnie wykonać. Ognik zaczął się dzielić! Dobra, łatwo. Tam coś jest.
Freyr jest w niewoli na północy. Idź za Freją, bracie. Ale ja chcę skrzynię! Tam na pewno jakaś jest. A dobra, chodźmy. Skoro musimy... Czekam tyle czasu, to mógłby jeszcze poczekać parę chwil. Jeszcze coś? Jeszcze coś! Już nie! No ale Freyjo, byłeś troszeczkę bezużyteczna podczas tej walki, tak szczerze powiedziawszy. Nie będę ukrywał. A tak. Czemu mnie to nie dziwi? Nie przerażają mnie ich ataki. Ostrożnie, bracie! Dostałeś tu dostęp! Dobra, moment, chwila, bo tu jest. Dobra, dawaj tu. Ale w sumie dwóch to się nie spodziewałem. Dwaj mogą być problemem. Uwaga, za tobą! Bez gryzienia, halo! Która się na mnie zblokowała? No skurrelać, nie mogę! Jak nie krawężnik, to roślina! Poznałem nowego Nemezisa! Świetna robota! Ktoś jeszcze? Czy to już wszyscy? Z tego co widzę, to chyba wszyscy. Kiedy oni się nauczą, że ze mną nie ma sensu zadzierać? A nie, ktoś tu jeszcze jest! Ała! Nawet chyba dwa ktoś tu jeszcze są. A jednak nie, był tylko jeden. Werbować więcej żołnierzy. Sytuacja nie jest zbyt korzystna. No to co, wbijamy się z buta i rozwalamy każdego? Myślę, że to dobry plan. A masz. Ten hałas nie wróci. Czy ty mógłbyś utkać mordę? Dziękuję. Dobra, coś tam jeszcze drze mordę. Tylko kurwa nie wiem gdzie. Moment. Chyba tam to darło mordę. Nie do końca o to mi chodziło, ale też spoko. Wszystko? No chyba wszystko.
to ciekawe. Zapomniałem, że trociny zachowują się inaczej dniem, a inaczej nocą. Całkowicie wyleciało mi to z głowy. Nasze czyny w tym świecie są zgodne z przepowiednią gigantów. Atreus sądzi, że Ragnarok jest nieunikniony. Norny wyraźnie określiły naturę przepowiedni. Powiedziały, że suma naszych wyborów jest do przewidzenia. Ale my się zmieniliśmy. Prawda? Może. A może w tym problem właśnie, że się zmieniliśmy? Dawny Kratos miałby wszystkich w dupie. Nie obchodziłoby go to, czy to... Czy ktoś przeżyje, czy nie przeżyje, czy jest księżyce, nie ma księżyca. Pójdź w prawo! Ostrożnie, bracie! Dobra, wnerwiasz mnie. A ona dostała ostrzami chaosu. Kto ma gorzej, ja czy ona? Obstawiam, że ona. Zabijesz Heimdala. Ale ty postanowiłeś inaczej. W dawnych czasach raczej byś tak nie postąpił. A ty? Nie mów hop. Odyn musi zapłacić za grzech. Jeśli przepowiednia Groły się zgadza, może mój świat w końcu zazna pokoju. Może ja go zaznam. Wybaczcie, jeśli wyjdę na półgłówka, ale czy już nie ustaliliśmy, że przepowiednie to bania Luki? Co? Najbardziej nieznośny człowiek świata. Okrutność. Ale trochę prawdy w tym jest. Mimir bywa upierdliwy. Nie powiem, że nie. A co mamy z tej mańki, przepraszam bardzo? Coś fajnego, coś ciekawego? Ja już tu chyba byłem. O! No, tego nie wziąłem pod uwagę. No troszeczkę nieciekawie z tym moim życiem teraz jest.